witam wszystkich kolegów hodowców. Dzisiaj z wizytą jestem naszego kolegi Jana Schmidta, który lotuje u nas w oddziale 0369 Żagań, sekcja chodków. Kolega Jan jest prezesem sekcji, osobą, która ma już spore tytuły też tutaj ma na swoim koncie. Fajnie, że Jan się zgodził, że pokaże nam troszeczkę ze swojego życia, że tak powiem, bo tutaj chodzi dość dużo przy gołąbkach. No i oddamy głos koledze. Kolega nas oprowadzi po kolei. Koledzy hodowcy, witam wszystkich. Jestem prezesem sekcji chodków, założycielem zarazem. Od 1998 roku nikt nie chce mnie zastąpić na tej niezaszczytnej funkcji. No i tu kolega mnie odwiedził. Mogę tu powiedzieć parę słów jeszcze o gołębiach, jakie mam. Ale czy mówić o samcach, o wszystkich gołąbkach, czy... No tak, przejdziemy po kolei. Może powiesz, zaczniemy od tego, jaką metodą lotujesz, Jan. Lotuję metodą wdowieństwa totalnego. Od początku nigdy nie kombinuję żadnym. Nieraz się zdarzy, że powiedzmy pociągam jajka jedne lub drugie i podkładam do woliery, żeby pociągnąć co po niektórych gołębiach więcej ptaszków. Dobrze. Powiem tak, w tamtym roku świetna ta samica. Świetna samica w kategorii maraton. Według poradnika hodowcy pierwsza samica w Polsce w kategorii maraton. No półka już taka, powiedzmy, no najwyższa półka. Przejdziemy po kolei. Kolega pokaże, jak wyglądają gołębniczki, jak na przykład robi obloty, jak to wygląda, w sensie opowie, czy na przykład na początku samice idą samce, no czy po prostu gania te gołębie, czy one same latają, bo wiadomo, każdy hodowca ma inną metodę, każdy hodowca inaczej podchodzi do gołąbków, prawda? Na wiosnę, jak zaczynam, tylko wypuszczać, bo to są różne pory w zależności od pogody, czy powiedzmy natężenia dzikiego ptactwa, mam na myśli na szczębie, to z początku ich zaczynam, nazwę to, nawet podganiać, ale to krótki czas trwa. Później muszą sobie latać ile tylko chcą, znaczy nie ile chcą, tylko godzinę nie więcej, bo gołębie się rozleniwiają. Jak siedzą na dachu, to ich zaraz ściągam do gołębnika wołaniem, powiedzmy, przez karmę i wypuszczam. W większości czasu to wypuszczam zawsze na głodnego, żeby one mi weszły do gołębnika. To wypuszczam zawsze samice pierwsze. Następnie idą w granicach godziny lub szybciej, zależy jak latają. To wypuszczam samczyki i tak samo postępuję jak z samicami. Tylko nie chcą latać do gołębnika, bo to nie ma sensu, żeby wysiadywały, bo jaszczą tylko czyha, a zwłaszcza sokoły. Bo gołębiarzom to sobie dają radę, ale sokołem to nie dają rady. Co tam jeszcze powiedzieć? Powiedz mi, Jan, jeżeli chodzi o karmienie, to preferujesz karmienie cięższe, lżejsze? Czy to jak u ciebie wygląda? Bo powiedzmy takie, no, taki wynik, jak zrobiłeś w maratonie, czy tam załóżmy te gołębie, jak nawet w C kategorii lecą, no to jednak jest, no, to jednak jest sztuka nakarmić te gołębie, przygotować, tak? Dokładnie tak. Jeśli chodzi o maratony lub 500, to też zależne jest, powiedzmy, od pogody, jaka jest spodziewana. Jak jest spodziewana ciężka pogoda, to nazwę po imieniu, karma, i to nawet, może zdradzę, że kukurydzę nawet moczę przez 3 dni jako dodatkowy taki, powiedzmy, handicap, że łatwiej było do strawienia, to jest raz, a drugi raz i nawet 3 dni tłuszcze daję. Tam różnego rodzaju, bo to różne firmy i różne stosują, nie? Ja ich zakupuję, powiedzmy, i daję, bo jednak gołąb musi nabrać odpowiedniej masy i wszystkiego, żeby na takich długich lotach sobie poradził. A zwłaszcza teraz, no, wiemy jak jest pogody, jakie są. Nie? To tylko o tym mowa. A tak to tylko w piątek do oporu dostają jeść. A jeżeli chodzi o motywację, bo te samice faktycznie one świetnie sobie radzą na tych długich dystansach, jakoś specjalnie je dodatkowo motywujesz, czy one... Motywacja to u mnie jest taka, powiedzmy, że staram się w czwartek lub piątek, przeważnie w czwartek, chyba że nie zanosi się pogoda, lub środa nawet wypuszczać, powiedzmy, na podlot, wtedy spotykają się w gołębniku i to jest tyle motywacji.
A jak już wiem, że samiec ma zostać w gnojemniku, to drugą samicę wrzucam do gniazda. W ten sposób. I to jest wystarczające, jak wtedy samicą, ta, która przyleci, a jest w gnieździe razem z tamtym samcem właściwym, no to już jest wiadomo, że to już jest handicap. Świetnie. Chcieliśmy pokazać również cały okazały ogród, jaki prowadzi żona pana Jana. No, naprawdę pięknie to wygląda. Jak i również okazałość gołębników, zarówno gołębniki dla gołębi młodych, jak i również gołębniki lotowe. Jest to coś pięknego. Budowla powstała w roku 99, a woliera, czyli tutaj już dobudowany gołębniczek, ten powstał w roku 8 lat temu, to liczyć w 12. 2012 roku. Także i tutaj młode, powiedzmy do godziny 8 rano, są zasłonięte tym, bo chcę, żeby nie rozpierzały się. I samice również tu są teraz już od tygodnia zasłaniane tu u góry. Bardzo dobrze. Czyli powiedzmy tak troszeczkę je przyciemniasz, czy? Przyciemniam, bo te pióra jednak później ważą na wszystkich wynikach. Tak. No. Po gołębnikach oprowadzi nas kolega Jan. Przejdziemy sobie do góry. Tutaj mamy samczyki. Gołębnik lotowy samczyków. W tygodniu mają zamknięte cele samczyki, czy? Na tą chwilę te, które mają samice, mają otwarte. Te, które nie, bo jest bardzo dużo par, powiedzmy, które no, poginęły rocznie, zwłaszcza. Porozłączane są. I będę rzucał samiczki do środka im, żeby one się połączyły na nowo, bo jest problem z parowaniem. No tak, wczoraj mieliśmy ten taki ciężki lot i te roczne jednak dostały troszeczkę. Jest parę par, które powiedzmy brakują, czyli w granicach 6-7 par muszę na nowo łączyć i to jest problem na loty. Tutaj dość fajnie wszystko widzę. Można... Wszystko przesuwane. Tak jest. Można sobie śmiało. Tutaj mam samce, które są wolne, to dla tych samiczek, które będzie brakować partnera, to tu dam. To są samce z woliery. Na tą chwilę nie ciągnę już młodych, to dałem ich tutaj, żeby byli partnerami dla samic. Tutaj widzę dość fajnie masz to zrobione, jeżeli chodzi też o sam wylot, bo otwieramy, tak? I mamy wylotkę dla gołąbków. Mogę to podnosić, powiedzmy, żeby wylatywały, żeby nie wylatywały, to opuszczam. No, fajnie, przemyślane to wszystko zrobione. Tu są samice, które powiedzmy w tym gołębniku są. Bardzo nie uderzy się coś. Proszę. Tu pokażemy dziewczyny, jak sobie chodzą. Owiec, tak jak widzicie, umie z wykładnią sytości. Raz, że on jest. To jest ten. Zwykły owiec. Tak. To, co zostaje, to znaczy, że one już są syte. Niektórzy stosują owiec łuskany, przez co, nie, przez co energii więcej. Nie, tak, ale to jest na same loty można dać. Powiedzmy długie, czwartek, piątek, ale w tym dniu, teraz po lotach, po tym to nie. Czyli tutaj raczej ten owiec pełni funkcję takiego sytości. Czyli już wykładnia, że one już mają dość. Do ratunku. To jest ta samiczka z czerwoną obrączką. Nakrapiana. Tak. Ta, którą robiliśmy na kalendarzu, tak? Tak. Możesz wejść dalej jeszcze, pokazać. To jest wolierka dla samic. Widzę u samiczek też masz tą siateczkę, która łapie wiatr, prawda? Tak. I z boku, i z tej strony. Tylko tu z przodu, to z boku, znaczy i z góry, to mam na stałe, a z przodu to dopiero od tygodnia, żeby już przyciemniać, żeby jednak te pióra nie puszczały. Czwartek, piątek będzie lekko odsunięte.
Aha, czyli początek tygodnia lekko zasłaniam, tak. Zasłaniasz przyciemnienie, żeby jednak był tak troszeczkę ciemniej, żeby one... No to nie jest zupełnie ciemno, ale chodzi o to, żeby te promienie słoneczne, żeby nie rozkrężały ich. Czyli one są też takie spokojniejsze, te same. Dużo spokojniejsze. No i wtedy inne gołębie latają czy coś, to nie widzą tyle i są bardzo spokojne gołębie wtedy. Ciekawie zrobione. Tutaj widzę też bezpośrednio, jeżeli chodzi o wentylację, również masz i elektryczny wentylator. Tak, jak trzeba, jak tu, zwłaszcza jak sprzątam, to sobie włączam, bo to też patrzę na własne zdrowie. Tak, tak. Wentylator ten tu mam dodatkowo, jak trzeba to wszystko odkurzam, nie? Wentylator włączam, okno otwieram, ten kurz idzie dosłownie na zewnątrz. A tu jest moje roboty siodełka, jak najwyższe porobiłem, mam święty spokój z parowaniem. Fajnie, widzę tutaj cały czas ładnie kał. Pozwolę sobie. Kał to jest przykładnie, tak to nazywa. Tak jest, to jest bardzo dobrze zwinięty, widać zdrowie tych gołębi. To zdrowie to ja całe życie dbałem. Ten puszek. Co niektórzy to powiem, nie wiedzą, ale ja stosuję na przykład od, nie przesadzam, ale ponad 30 lat. O, już ucieka nam, tam właśnie ma latankę. Poszło. Siak. Samiczki ciągle koncert robią. Po tej parze, tak? Tak. Znaczy nie po nim, tylko po tej samej parze, nie? No to woliere są w ulicy. Tam jest palacki razy rangę. Tutaj sporo gołąbków. Powiedz mi, Jan, tak przez całe twoje życie sporo gołębi się przewinęło przez ręce, co? Tak, ale powiem ci krótko, będę chwalił tu i teraz Stanisław Skowronski z Cybinki. Tam zawsze była podstawa. Zawsze była podstawa. On gołębie naprawdę, to jest znawca numer jeden w okręgu. Żeby nie przechwalać, co wziąłem, to wszystko 100% dla niego dla usunięcia, a dla mnie złoto. Złoto. No, wynik 2001 kategoria B 115. Mało tego, dwa gołębie pierwsze w regionie były Poznania, pobrałem powiedzmy te, jak to się mówi, takie szkatułki za pierwsze miejsce. Kategoria C 5-0, kategoria B 7-0. No tutaj wspomniałem właśnie o tym wyniku, który zrobiłeś w 2001 roku, tak? Tak. W kategorii B to był tytuł wicemistrza Polski. No to naprawdę zrobić taką pracę to... I właśnie było oparte wszystko na gołębiach Stanisława Skowronskiego, żeby tutaj oddać ci za dobre gołębia. Ten serce idzie, to też od niego tam starszy, to jest też od niego gołąb, z jego gołębi, przepraszam. Tu już one się pomalutku kruszą, a to były gołębie, człowiek nie zwracał uwagi, ale można było te gołębie zaoszczędzić, to byłoby radość. A jednak człowiek tylko lotuje prawie na siłę, no bo to tak trzeba nazwać, a dajemy w lot, a to trzeba było zaoszczędzać. Te gołębie są bardzo twarde. W dzisiejszych czasach jest mało tych twardych gołębi, dość często osiadają gołębie, bo teraz, no nie oszukujmy się, pogoda nas tak nie rozpieszcza, prawda? Dokładnie tak. Z drugiego lotu to na tym szybkim 2100 metrów to pierwszy pomiędzy gołębniku usiadł. On, tak? Tak. Karmiki za to właśnie tak pozmieniałem na takie, bo to jest szybko, do czyszczenia, bardzo szybko, elegancko się myje, a tamte to jednak to wilgoć czy pleści, coś to zawsze coś mogło wyskoczyć, a tutaj nie wyskoczy nic. A jednak się podaje oleje, nie oleje się podaje na karmy, no to... Tak jak wspomniałeś, żeby tam te oleiste... Chciałby jeść, ale owiec mu nie smakuje bardzo, ale właśnie niech złapie parę ziaren, to już jest wykładnia dobra, że tam coś się dobrego dzieje. Tak jak starsi mówią, że owiec to jest super natura, super siła w tym. I makro, mikroelementów bardzo dużo w owsie jest. Nagrywasz to? Sobie przejdziemy. Tutaj.
Tutaj wchodzimy do gołębniczków dla młodzieży. Widzę młodzież. O, jaki tu ciekawy egzemplarz sobie stoi. Spokojniutki. I powiedz mi, Jan, tutaj jeżeli chodzi o te przedziały, to tylko w tych dwóch przedziałach? Trzech. A tu jeszcze jeden. I to według lęgów odstawiane były młode, czy? Z początku tak, ale teraz zaczęłam łączyć, jak już na siły, powiedzmy, umią razem latać i wszystko. To jest fajne. No, chyba samiczka. Ale jaka spokojna. Teraz zacząłem, mówię, już troszkę dzielę, no bo te samczyki się parowały z samiczkami, a ja nie chcę dopuścić do jajek, bo to jednak ubytek sił. I tam są samczyki chyba 17 czy 18 i takich pisklacków więcej, bo one muszą ciut więcej zjeść, to w tym trzecim gołębniczku są. A na końcu jest woliera samiczek, bo samczyki są w wolierze cały czas, na noc, jak są rozłączone, nawet na noc w wolierze. Młodych gołębi w tym roku do lotu, tak mniej więcej? No na tą chwilę jest niby równe 100, nie? Ale ile zostanie, bo ja tam nie patrzę się, usuwam coś niedomagania, to usuwam bezwzględnie jestem, bo dlatego, że nie ma co leczyć nigdy. No, jestem zwolennikiem nie leczenia. Widać tu po młodzieży, po kale, to tak jak mówisz, wykładnik, widać jakie wszystko sklejone, zwarte. No, nawet widać po gołębiach, że się nie stroszą jakoś specjalnie. Ale jakie są już niektóre te starsze wypierzone jak stare gołębie, a pióra mają pełne lotowe. Pięknie. To jest tych pstrych, to jest ta właśnie mama ich ramzeska razy palarskiej, nie? Ale tato ich jest od bindacza z Niemiec. Mam taką parkę też. No w zeszłym roku się ładnie spisywała, ale ten rok to dwoje na czworo zostało jeszcze roczników. Jestem pewien, że samczyki jakieś, które próbują się parować, to od razu odrzucam. One latają również, z tym, że o innej porze lekko. Dopiero o parę dni. Jeszcze zaprezentujemy tam samiczkę z maratonu, która była pierwszym lotnikiem z maratonu oddziału. Samica, która w gazetce Poradnik Hodowcy uzyskała pierwsze miejsce w kategorii maraton lotnik. Piękna samica. Chluba gołębnika, co Jan? Dokładnie tak. Zbliżenie zrobimy do samicy. Jej tatuś to ojciec od Tadzia Drozda z Gwiezdnicy, z naszego oddziału, a mama z Bauerców od Jana Sawickiego, pochodzące gołębie od Bauersa z Niemiec. Chodź, 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 chodź.